Siemanko. I to w zasadzie tyle, co mogę powiedzieć. Gadka ta sama. A6, serwis, łańcuchy. Wyjmujemy cały zespół, standardowo jak na innych filmach. Krótko, działamy. Słuchaj, motor już prawie rozebrany. W tym też robimy górną miskę. Niestety leje się strasznie w tym silniku. Ale chciałem wam jeszcze coś pokazać. Uszczelnienie między głowicami było robione jakiś czas temu. Chyba ze 3 lata temu. Ale leje się nadal. Znowu wersja silikonowa. Wszystko obsadzone na silikon. Lało się już tam. Tam już było malutkie jeziorko pod tym. Zawór. Kapa zaworu. Zobaczcie. Tu jest wszystko na silikon. Nawet o-ring u góry, który na niego nachodzi, na tą kapę nachodzi zawór EGR. Zobaczcie, tu na dole wszystko zasilikonowane. O, proszę. Warga z silikonu. Nawet nie chciało się komuś wymienić o-ringu, żeby to połączenie było na 100% szczelne. No nieciekawe te naprawy niektóre, kurde, no obsilikonowane wszystko, tu już też były wycieki do środka. Chociaż tu jest to tyle dobrze, że naprawdę ktoś to zrobił tak naprawdę cieniutką warstwę, że ten silikon naprawdę to nie pływał w koło. No ale co by nie było, tyle roboty, żeby zdjąć górę, tutaj układ stryskowy, cały dolot, no to już chyba wypadałoby założyć nowe te uszczelnienia w tym przypadku. No nic. Trzeba będzie to poprawić niestety. Także wszystko montujemy na nowo. Jedna ciekawostka. Pompa oleju. Podczas mycia pompy coś w niej zaczęło żygotać. Delikatnie. Mówię, co się dzieje. Okazało się, że coś jest w smoku. Co? Zobaczcie. To jest kawałek prowadnicy od szyny. Dobrze, że ich nie wyrzuciłem, tych starych szyn, bo jeszcze leżą. Łańcuch jak uderza od strony ataku, ma takie zaczepy podwójne. Zobaczcie na każdej szynie, żeby się szyna nie przesuwała. Na wylocie ich nie potrzeba. Zobaczcie, łańcuch atakuje z tej strony, wiadomo, od tej strony łańcuch kręci się w lewą stronę, od tyłu silnika. Dwa zaczepy następne, atak, wałek balansujący, atak, dwa zaczepy, lewa strona silnika. Proszę, nie ma zaczepów. Zobaczcie, co jest. Zobaczcie, co jest z szyną. Całkiem luźna. I te kawałki później wędrują w smoku. Większe zatrzymają się, ale te mniejsze, jak na przykład wytarcia od szyn czy coś, te mikroskopijne, je tak nazwijmy, lądują w układzie smarowania. No, wiadomo, najpierw do filtra, ale przez pompę muszą przejść. Na forach często spotykam się, że z takimi wpisami, że jak ci dopiero zaczyna tam cykać, żygotać gdzieś tam, pierwsze chaosy przy odpalaniu, spokojnie, jeszcze przejdzie 100 tysięcy. Nie tak hop-siup. Takie elementy mogą zapchać smog.
bo wiecie, czasami to są różne i silikony się dostają, wszystko. A ten motor już wcześniej był rozwierany, było natomiast dużo silikonu na dolnej miejsce. Tak, już ktoś tutaj coś grzebał, no nieumiejętnie, jak widzieliście wcześniej, nawet były zawory wody były klejone na silikon. Także trochę to było silikonu i części z tego. Także z takimi naprawami nie warto zwlekać. Takie drgania szyn, jak tutaj na przykład uderzenie łańcucha w tą szynę, bo on jest luźny, on potrafi ją wyłamać. Zobaczcie, ta szyna już się nie trzyma na tych zaczepach. Ona jest podatna całkiem na wyrwanie. Jeżeli taka szyna, taki większy kawałek, czasami podszedłby pod łańcuch, no nie wiem, no jestem skłonny powiedzieć, że czasami mogłoby doprowadzić do jego zerwania. Bo zdarzają się takie sytuacje, jak na przykład w samochodach BMW. Niestety.